No dobrze. Wszystko gotowe. Możemy rozpoczynać. Czy wiesz już, jak będziesz pozować? Może po prostu będę stał. Z mieczem. Wspaniale. Tak. Poza heroiczna oczywiście. Bohater teraz jest waleczny. Z mieczem wysoko wzniesionym. Szarżuje na... Szarżuj proszę na tamtą wierzbę. Zamieni się później na gryfa. Mogę zaczynać. No, chyba że życzysz sobie jeszcze zmienić pozę. Spróbujmy czegoś innego. Położę się. Przynajmniej będę mógł się zdrzemnąć. Bohater leżący na boku, wsparty na lokciu, zapatrzony w dal, odpoczywający po walce. Truchło jakiegoś gryfa doda się później. Aha, i o żadnej drzemce oczywiście nie może być mowy. To już ustaliliśmy. To co, mam zaczynać, czy wolisz jednak bardziej dynamiczną pozę? Spróbujmy czegoś innego. Będę siedział na koniu. Niech poczciwa płotka też zostanie uwieczniona. O tak, koń to doprawdy doskonały pomysł. Ale byłoby lepiej, żebyś dosiadł mojego Aleksandra. Od lat jest nauczony pozowania. Później domaluję jakiegoś pokonanego gryfa. A teraz, proszę, głowa dumnie do góry. O tak, pierś podana do przodu. No do przodu, śmiało. Pęciny napięte. Napięte, powtarzam. Czy koń mnie słyszy? Mogę zaczynać. No chyba, że życzysz sobie jeszcze zmienić pozę. Zaczynaj. A teraz, jeśli łaska, przybierz proszę tę minę, no wiesz, tę, którą miałeś, kiedy ci zaproponowałem pozowanie. Dobrze? Tę minę, jak ja to... Aha, wściekłego, trykającego muflona. Dobrze. Tak, 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 tak. Mamy to, mamy. A teraz się nie rusza. Długo jeszcze potrwa to malowanie? Niedługo. Całkiem niedługo. I tak tracimy już światło. Nie zmieniaj proszę ułożenia głowy. Postaram się. Postaram się też pamiętać, żeby nigdy nie wierzyć malarzowi. Gryf? Tak, wiem. Domalujesz go później. Bogowie! Gryf! Schowaj się! O, mamuniu moja! Mamuniu! Czy już jest bezpiecznie? Tak. Już nic ci nie grozi. A dla mnie jest jasne, czemu nikt tu nie przychodzi. To terytorium łowne gryfa. Mamuniu moja, wystraszyłem się na śmierć.
Nie przesadzaj, nie na śmierć. Żyjesz, bo wybrałeś sobie Wiedźmina na modela. A co z twoim obrazem? Cały? Cały, ale nie. Nie mogę ci go teraz pokazać. Nigdy nie ujawniam niedokończonych płócien. Będziesz mógł go obejrzeć jutro o tej samej porze. Zostanie wystawiony na rynku. O, ojej, ależ to ogromna bestia. Uwiecznimy go na obrazie? Tak, dodajmy go. To ścierwo może nam posłużyć za rekwizyt. Wyśmienicie. O, ciekawa paleta barw, proporcje i te tekstury. Tak, będzie pasował. Chociaż... Domaluję go później w moim atelier. Widziałem dobrą ilustrację w encyklopedii Maxima Mundi. A ten jest jakiś taki, ja wiem, strasznie pocięty. Dobrze, niech będzie. Tyle mi wystarczy. Detale, tło dopracuję sobie potem, w wolnej chwili. Zresztą i tak tracimy już światło. Oto twoja zapłata za pozowanie. No i dzięki za ratunek. Ocalając mnie, ocaliłeś sztukę. Ocaliłeś też swój wizerunek dla potomności. Niech żyje księżna Anna Henrietta! Uważajcie! Gratuluję zwycięstwa w turnieju, Sir Geralcie.
to nie wy wygraliście w turnieju? Witaj. O, jesteś. Witaj, Wiedźminie. Nie mogłem się doczekać. I co? I co? No proszę, powiedz, jak ci się podoba nasz obraz? Przyjemny obraz. No i co za wyobraźnia? Nie przypominam sobie, żebym się rozbierał do pozowania. Inne szczegóły też się nie zgadzają. A widzisz, bo wyobraźnia to podstawowe narzędzie artysty. To samo słyszałem od pewnego poety. Też lubił ubarwiać i zmyślać. A może chciałbyś kupić ode mnie ten obraz? Zważywszy na naszą znajomość, niech stracę. Sprzedam ci go po specjalnej cenie. Czemu nie? Całkiem ciekawa pamiątka. Chociaż ceny nie nazwałbym przystępną. Ach, niestety. Mało kto potrafi docenić moją technikę. No, przez co nierzadko zdarza mi się nie dojadać, nie dopijać, nie... A nieważne. No niech ci będzie. Przynajmniej będę miał kontrolę nad tym, kto to ogląda.